prowadziliśmy 2-0. Wydaje mi się, że z gry na pewno nie wyglądało to aż tak dobrze jak z Jagiellonią, ale mieliśmy to, czego nie mieliśmy z Jagiellonią. Mieliśmy 2-0 i nie dowiedzieliśmy. Co się stało w tej drugiej połowie? No bo to zbieg wielu niekorzystnych sytuacji. Najpierw ten wolny na raty, piękna bramka Marcina Robaka. Później rzut karny. Przez wielu oceniany, że go nie było. Nie, słyszałem, że z tym karnym sprzeczną opinię, że nie do końca tak... nie był to taki klarowny, że nie było. No, sędzia się obroni i nie widziałem tego w telewizji. Tak słyszałem, że no była to problematyczna sytuacja, ale mógł podyktować karnego. Także szczerze mówiąc, my musimy raczej patrzeć na siebie, bo no, Zawiszą prowadziliśmy na Jagiellonii i tutaj. Z gry jak było, bo Pogoń raczej miała jakąś przewagę, no, ale mieliśmy 2-0, także no, przegraliśmy, zremisowaliśmy wygrany mecz. Z Hiszczyńczenką znowu ci się dobrze współpracowało, strzeliłeś i ty gola i w końcu on, ten pierwszy gol w żółto-czerwonych barwach. Dlaczego opuściłeś Murawę? To jest kwestia tego stłuczenia tamtej i takiego jakiegoś starcia, które miałeś, czy to decyzja trenera? Opuściłem Murawę, bo trener mi się ma. I nie ma innych rozważań czy przemyśleń. Teraz szans praktycznie już na tą pierwszą ósemkę nie macie, prawda? Na pewno małe, nie wiem jak tam dokładnie wygląda tabela. Na pewno są dużo mniejsze. Czy nie masz co myśleć chyba o górną ósemkę, tylko zdobywać punkty po to, aby być jak najbliżej w tej dolnej? No, powiem szczerze, no, pewnie spojrzę gdzieś tam na tabelę, ale to nie ma znaczenia. Nawet jak nie mamy szans na tą ósemkę, no to te punkty są bardzo ważne. No, nie ma co ukrywać, punkty są bardzo ważne. No, jeżeli zdobędziemy 6 punktów, to mamy 3 nawet do tej niższej półki. Jeśli jest tam jakaś szansa, trzeba spróbować. No, ale nawet w momencie, gdy tej szansy na ósemkę nie ma, no, te punkty są po prostu bardzo potrzebne. Tym chyba wydaje nawet mi się, że jeszcze bardziej są potrzebne przy dolnej ósemce. Analizując wiosnę, meczów niby nie przegrywacie, bo tylko na inaugurację porażka w Warszawie z Legią. No ale później tylko jedno zwycięstwo i same remisy, prawda? A po jednym punkcie, jak będziecie ciłaś, no tak wygląda, jak wygląda. No prawda. No. Tak wygląda, jak wygląda. No, my sami sobie zdajemy sprawę, że zwycięstwa czy punkty mogą nas obronić. A my te mecze no, z jednej strony nie przegrywamy, ale z drugiej strony no, my ich nie wygrywamy. Także no, sami jesteśmy źli na siebie, czy nie jesteśmy z tego zadowoleni. No. Mazać się nie ma co, bo to nic kompletnie nie przyniesie, jak się rozpaczemy, ale no, nie jesteśmy z tego zadowoleni, no wiadomo sprawa. Już po ostatnim meczu też mówiłem, że nie wiem, czemu się tak stanie. Myślałem, że dzisiaj jak strzeliliśmy tą drugą bramkę, że w drugiej połowie strzelimy i trzecią, ale nie udało się. Wydaje mi się, że jakby grali mecz bez przerwy, żeby to było bardzo dobrze, 90 minut, ale tak jak mamy przerwę, coś tam. Wszędzie jest wszystko normalnie, idziemy dalej, gramy tak dalej i potem chodzimy na boisku. I mieliśmy pierwsze 15 minut drugiej połowy, też okazję do trzeciej bramki, nie udało się i potem... Nie będę mówił na to, jak sędziował ten sędzia, ale wydaje mi się w moim wykonaniu, że on źle sędziował ten mecz, ale... Musimy zobaczyć powtórku tego meczu i potem będę dał moje decyzje, ale wydaje mi się, że karnego nie było i w pierwszym bramku jak szeli, że pierwszy był faul na środku nad Sergiem. Szansy na grę w ósemce już praktycznie nie mamy, ale pozostają nam jeszcze 2 mecze. Będziemy nadrabiać przewagę, będziemy robić przewagę nad zespołami, które są poniżej w tabeli? Tak, niestety teraz jest bardzo mała ta szansa na górą ósemkę, także stało się tak, że walczymy teraz na dół, że nie spadniemy do pierwszej ligi. Wydaje mi się, że nie spadniemy na pewno, ale jak jest taka sytuacja, to musimy walczyć dalej. Mamy następny mecz na ruchu, także trenujemy dalej. Niestety bardzo szkoda tego meczu za 2-0 na 2-2. Już nam mówił trener na przerwę, że jest to najgorszy wynik 2-0 i wchodziliśmy w drugą połowę i tak się stało. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo, bardzo trudniejsza gra na wyjeździe, jest wynik taki 2-0 i widzieliśmy, że zaraz coś strzelimy, że nasza drużyna potrafiła grać piłkę z przodu i była kwestia czasu. Ale drużyna w Koronie oczywiście grała bardzo skutecznie pierwsza połowa. Mieliśmy trochę problemy z prowadzeniem gry, ale jak powiedział, ten wynik dla nas, mogę powiedzieć, jakieś zwycięstwo. Bo taki ciężki początek. Wszyscy dają sprawę, jak wybiła sytuacja naszego napastnika Robaczka. I myślę, że on jest
dziś na dzień dzisiejszy jeden z najlepszych napastników w Polsce. Spodziewaliście się w przerwie, mimo niekorzystnego wyniku, że korona gdzieś w drugiej połowie może siąść, bo tak było w poprzednim meczu korony? Nie, widzieliśmy tylko na siebie, nie? Że potrafimy grać w piłkę, że ten wynik zaraz coś zdobimy z przodu. Nie? I myślę, że ten mecz dla nas, walczyliśmy do końca. Tę sytuację z karnego nie wiadomo, czy był, czy nie, to zaraz zobaczymy. Myślę, że dla nas ten punkt jest bardzo ważny i wrócimy do Szczecina. Mogę powiedzieć, że ten punkt dla nas to był jakieś zwycięstwo. Znaczy, ja powiem może po swojemu odnośnie tego meczu. Chciałem powiedzieć, że Marcin Robak to jest największy kozak, z jakim pracowałem, bo szacunek dla niego, co dzisiaj zrobił. Myślę, że chyba każdy wie, o jaką sytuację mi chodzi. Naprawdę, szapoba dla niego i dziękuję wszystkim.